Audycja będzie głośno. Wcześniej zapowiadani goście są już z nami. Adam Zieliński, Łona, czyli raper z opcją prawnika. Dzień dobry państwu. Siema. Andrzej Konieczny i Kacper Krupa, witajcie. Siemano. Dzień dobry. 13 dzień października, premiera waszego albumu zatytułowanego Taxi. 13 piątek. Dla was, rozumiem, szczęśliwy dzień. Oczywiście, żeśmy celowo wybrali tę datę, ten dzień, 13 dzień październikowy, żeby pojeździć taksówką. Miałem powód nowy. Po prostu, wiesz, nawiązywanie do takich dat i tym samym do klasycznych cytatów rapowych, to jest sól tej ziemi i istota tego zespołu. Wyczytałem już wcześniej, że Adaś miał okazję być przez moment taksówkarzem, wczuł się w tę rolę i jeździł taksówką, żeby nabrać inspiracji do tworzenia tego albumu. A wy panowie? No my też trochę pojeździliśmy taksówką, ale jednak jako pasażerowie. Także nie mieliśmy niestety takiej okazji, ale ja ciągle o tym myślę, że fajnie by było to jednak zrobić. Tak nawet na jeden dzień, na dwa. Ale no wąsy już masz, więc jest dobry start. Tak. To zacznijmy od muzyki, wybacz Adaś, bo jeżdżąc taksówką, zbierając te historie, które dzieją się w taksówkach i rozmowa z taksówkarzami, można napisać naprawdę mnóstwo historii. Jak zbiera się inspiracje do stworzenia, nagrania muzyki, skomponowania? Całe życie tak naprawdę zbiera się te inspiracje. Mhm. Gdzieś tam pod taki album koncepcyjny? Pod taki koncepcyjny album. Na pewno ta nocna jazda gdzieś tam nas inspirowała. Czy jazda właśnie samochodem, czy jazda rowerem. No my z Andrzejem dużo mieliśmy takich doświadczeń i dużo takich doświadczeń nam właśnie zapadło gdzieś tam głęboko w pamięć. I myślę, że to było coś, co się złożyło właśnie na tę muzykę, a także słuchanie po prostu muzyki w samochodzie jako referencja dobrego miksu. Czy jakieś kompozycje, które usłyszeliście w taksówce, mogły być inspiracją do stworzenia też tego albumu? Bo ja akurat nie mam dobrych doświadczeń ze słuchaniem muzyki w taksówkach, ale być może dla was jakieś utwory, a może odkrycia były takie, które stwierdziliście, wow, może to nas zainspiruje do napisania muzyki. Sorry, że znowu ja, ale byłem w Oslo, nie, w Kristiansand. Okay. Jechałem taksówką i wiózł mnie taki pan, który pochodził z Somalii i puszczał jakieś swoje somalijskie rdzenne piosenki, które no bardzo mnie zainspirowały. Gdzieś tam mam zapisane, jak się nawet nazywały, pogadałem z nim chwilę o tym, także o sytuacji w Somalii, jak tam jest, jak tam to wygląda teraz, czy się coś polepszyło. Mówię, że nie za bardzo. Adam, czy historia sięga roku 2020, jeśli chodzi o tę płytę? W istocie. Na mianie. Tę płytę należy sytuować, a właściwie jej urodziny gdzieś właśnie w okolicy jesieni 2020 roku. Tam bowiem się spotkaliśmy po prostu. To była jesień spotkania. Spotkaliśmy się bez mała na deskach poznańskiego klubu Tama, a może troszeczkę wcześniej, tam parę godzin wcześniej, na dobę wcześniej w studiu na Załuku, na tym zakręcie. Dojeździe. Na dojeździe. Teraz spotkaliśmy się na grubym dojeździe, taka jest prawda o tym zespole. I tam się zaczyna ta płyta, w tym sensie, że tam się spotkaliśmy i tam się zrodziła energia, która zaowocowała. Ale tam była też wspólna podróż taksówką? Właśnie tak, w tym sensie, że to jest, wiesz, to jest skomplikowana układanka spraw. Francuzi doradzają, żeby w każdej historii szukać kobiety i tu oczywiście też jest kobieta, jest Zuzanna Głowacka, która najpierw zaprosiła Budynia i mnie do projektu Taxi, takich warsztatów z taksówkarzami trzydniowych, których finał i których rezultat był właśnie przedstawiany w październiku 2020 roku i wtedy myśmy się spotkali i wtedy postanowiliśmy coś tutaj pokombinować sobie jeszcze dalej. Może piosenkę, może dwie. I z tego się wzięła ta płyta, z tego właśnie takiego spotkania i chęci przedłużenia spotkania. Budyń, który myślę, że jest ważną postacią tej płyty, ale również pojawia się w remiksie. Dokładnie. No, nie tyle w remiksie, co wiesz, jego obecność w tym projekcie. W jesienią 20 roku zagraliście panowie z Izą Polit trzy piosenki Budynia. Chcieliśmy jakoś tę obecność jego pokazać, zwłaszcza, że ona nie tylko zaowocowała tymi piosenkami, ale też szeregiem spostrzeżeń takich. Ja sam się łapię na tym, że trochę myślę Budyniem. Jak on
mówił: hej Uberowcy, hej stary złotówy, wy w ogóle ze sobą nie gadacie, w ogóle przestajecie się traktować jak ludzi, jak ludzie, a i dzielą was wspólne, dzielą was stereotypy, które o sobie pielęgnujecie, podczas gdy w ogóle nie rozmawiacie, a ta rozmowa mogłaby dużo zmienić. I taki duch w ogóle dialogu, może trochę naiwnego nawet, ale, ale takiego, w którym jest coś pięknego i który Budyń wnosił, mam nadzieję, że został w tym projekcie. I no nie wiem, czy akurat w Aorcie słychać ten dialog, ale to jest piosenka, którą on napisał. Piękna, piękna pieśń o tym krwiobiegu miejskim, którego taksówkarz jest istotną częścią. Zaśpiewała ją Iza Polit, niejako w imieniu Budynia, ale też zupełnie inaczej niż on by to zrobił, i to jest też duża wartość. A zagrał jej akompaniament brawurowo Kasper Krupa, tutaj powyższy obywatel. Siemanko. Co prawda nie teraz, nie ta kompozycja wybrzmi w czwórce, ale nie chciałbym nazywać, że moja ulubiona piosenka z tego albumu, bo tak jak wy to zaznaczacie i co słychać, rzadko już dziś się spotyka albumy, słucha się albumów koncepcyjnych, bo jest kultura singli i tak naprawdę artyści wysypują się z singli, później wychodzi płyta i tak ja nie do końca potrafię posklejać te piosenki i znaleźć wspólny mianownik, ale utwór, do którego lubię wracać i jest jak na razie dla mnie numerem jeden na tym krążku, to Pandarek. Teraz w czwórce. Pandarek również w radiowej czwórce, jedna z moich ulubionych kompozycji z albumu Taxi. Fantastyczny album pod względem i muzycznym, i pod względem lirycznym. Chce się słuchać i chce się poznawać te historie. I chcę trochę wejść na backstage tego albumu, jak on powstawał, jak zbieraliście te inspiracje. Myślę, że z tobą, Adamie, mógłbym rozmawiać jeszcze o filmach, gdzie taksówki się pojawiały, gdzie temat taksówki się pojawiał, o filmach Barei, to pewnie byśmy mogli rozmawiać do samego rana. No, troszeczkę możemy. Jaki jest twój ulubiony odcinek Zmienników? Wiesz co, nawet ostatnio o tym myślałem. Był taki odcinek, gdzie była taka historia z reżyserami. Obywatel Monte Cristo. Tak. Najlepszy, najlepszy odcinek. Tak, zgadzam się. I, to już mamy za sobą. I tam tajemniczy samochód, który tam się pojawia, więc to jest taki klasyk. Oczywiście, że tak. No, wspaniałe, to było wspaniałe. Zmiennicy. Tak. I myślę sobie, że nazbierałeś tych inspiracji naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale czy trudno było później te inspiracje przesiać, żeby stworzyć z nich teksty? Ja podchodzę do całego tego zagadnienia w dużo bardziej cwaniacki sposób. Mm-hmm. Z dwugodzinnej rozmowy od razu biorę to, co mnie ciekawi. Wiesz, i to naprawdę czasami jest pół zdania. Więc, a ta cała reszta oczywiście nie jest bez sensu. To jest jakaś droga, którą trzeba przejść i która też zostawia jakiś ślad we mnie. Czasami w postaci czegoś, co można by nazwać z malarska powidokiem. Czasami jakimś takim wrażeniem, które rozmówca na tobie wywarł, może nawet nieprawdziwym. Ale ja też od początku mówię, że to nie jest portret taksówkarzy. Ta płyta nie jest w ogóle o taksówkarzach. Taksówkarze są pretekstem, tak, i czymś, z czego zbudowana jest wierzchnia warstwa. Zachęcam jednakowoż do zajrzenia pod sukno i spojrzenia, co tam się kryje, gdyż jak mawia rapowy klasyk, za szerokimi spodniami niespodzianka się kryje. Dużo ciemnych stron jest w ogóle tej płyty. Słucham? Dużo ciemnych stron jest tej płyty. No tak, no, bo taksówkarze najbardziej ciekawią innych, kiedy jeżdżą nocą. Wydaje mi się, że wtedy są, że jeżeli można dzień podzielić na prozę i poezję, to z całą pewnością taksówkarze są poetami, bo właściwie tylko my też się skupialiśmy na tych nocnych taksówkarzach i najwięcej dotykaliśmy nocy przez te ich wrażenia właśnie. A można powiedzieć, że ta płyta jest bardziej, odważnie tutaj podejdę, bardziej szczecińska czy poznańska? No tutaj mamy dwie szkoły. Szkoła Otwocka twierdzi, że poznańska, szkoła Falenicka właśnie twierdzi, że szczecińska. No oba te miasta się nam odbijają, taksówkarze są poznańscy w większości, myślę. Autor sięga do historii w większości szczecińskich. Kompozytorzy są poznaniakami z wyboru, prawda? Czy jak to jest z wami? Andrzej, Kacper? Myślę, że tak. Chociaż
Ja nie wiem, no robiliśmy to w sumie w różnych miejscach. W różnych miejscach, tak. W różnych krajach, na miłość boską, nie tylko w dwóch. W trzech, tak. Przecież w Pradze też, prawda, tak, się to działo. Dokładnie, więc myślę, że to jest jednak echa różnych miast i różnych naszych historii wybrzmiewają na tej płycie otóż. Ale nie było takiego podziału, że wy jesteście tylko odpowiedzialni za muzykę, a Łona za teksty, bo ja obserwowałem proces twórczy Łony na warsztatach chociażby, gdy on ma w sobie tyle energii, gdzie miał skupiać się na tekstach, to podbijał do producenta i mówił, o może zrobić tak, a może tutaj wytniemy, a może tu zmienimy. I ciekaw jestem, czy mieliście taki bat Łony nad sobą, który was pilnował z muzą i bardzo wywracał ją na lewą stronę? Myślę, że wręcz przeciwnie, że to jest trochę tak, że z jednej strony oczywiście, no przecież Adam ma ogromny wkład w tę płytę, ponieważ na przykład utwór Kocyk, no to jest beat Adama w ogóle, nie? No tam się po prostu, ja przyszedłem z beatem swoim, ten beat jest zupełnie inny, to jest wiesz, wyraz daleko idącej kurtuazji ze strony Andrzeja Koniecznego, tam słychać echa po prostu tego beatu. Tak, natomiast nie, myślę, że to była taka praca na poziomie dużej symbiozy, można by było tak świetnie powiedzieć, nie? Bo większość rzeczy, oczywiście, że przez to, że jesteśmy w dwóch krajach i w trzech miejscowościach, no to były takie sytuacje, gdzie ja pracowałem nad tym sam, Kacper pracował nad tym sam, czy to w Warszawie, czy to w Poznaniu, ale ostatecznie spotykaliśmy się dość często i relatywnie przez to, że tworzyliśmy tą płytę też przez 3 lata, no to te spotkania były dla nas chyba najważniejsze, nie? Wtedy, kiedy się spotkaliśmy razem i wtedy, kiedy mogliśmy faktycznie tworzyć. I nie nazwałbym tego batem, ale raczej wysoko idącą precyzją, nie? Ale wydaje mi się, że też to jest tak, że my gramy do tej samej bramki, nie? W sensie, że każdy z nas gdzieś tam za pewnego rodzaju taki ultimatywny goal ma tą precyzję i ten taki craftsmanship. To zgranie słychać w ogóle w live sesji, koncercie, który też opublikowaliście w internecie, utwór Biegnij, no w jakże kultowym, ważnym miejscu dla tej płyty, Baru Gosi. Tak, to miejsce to jest po prostu miejsce, w którym się projekt zaczął, w tym sensie, że tam odbywaliśmy z Budyniem i z Zuzą Głowacką te pierwsze rozmowy z Kwiatem Poznańskiej taksówkarzerii. Rozumiem, że oni tam się zjeżdżają, to jest ich takie miejsce spotkań, tak? Tak, no oczywiście, że nie wszystkich i oczywiście, że nie każdy tak kultowo tak traktuje z takim namaszczeniem to miejsce, ale tak, jest grupa, która tam zaczyna swój dzień, czyli o 20 zjeżdża się na śniadanie w postaci 2 kaw po turecku i połowy paczki szlogów. Ja tego nie powtarzam tak po prostu anegdotycznie, bo sam to widziałem, naprawdę, rzeczywiście tak jest. Ale pewnie, że niektórzy się wiesz, nie można generalizować, nie wszyscy się tak źle odżywiają. Albo w ogóle kuchnia jest u Gosi świetna, polecam. Jeżeli ktoś by się tam chciał wpaść w ciągu dnia, to jest wspaniałe miejsce na mapie Poznania kulinarnej. Nie, ale fajnie, że właśnie wracaliśmy do tego miejsca z Zuzą potem, żeby porozmawiać jeszcze z panią Gosią. Zuza tam sama też wracała. No a na koniec myśmy wszyscy wrócili do Baru Gosi, żeby tam zagrać wykonik. I to był bardzo sympatyczny wykonik. Ale słuchajcie, to tak widać wasze zgranie. Mimo młodego bandu tak naprawdę. Przecież no, nie gracie ze sobą od dekad, tylko słychać i widać, że poczuliście tę płytę, że weszliście z taką dobrą energią. A to jeden z nielicznych przecież występów. Było Męskie Granie. W Bydgoszczy chyba mieliście takiego giga. I tak, w Bydgoszczu, tak. W Bydgoszczu. Gdzieś jeszcze w Cieszynie graliśmy ostatnio. Tak, to myślę, że my już mamy za sobą tam parę tych rzeczy, ale za każdym razem jest w porządku w ogóle. Jest za każdym razem inaczej też. To też prawda, tak. No i to jest piękne właśnie w muzyce, że koncerty nie są powtarzalne, tylko każdy jest inny. W takim razie Biegnij teraz w czwórce, później jeszcze Bym Poszedł i za moment wracamy do rozmowy. Właśnie tak. Łona Konieczny Krupa dziś w Radiowej Czwórce w audycji Będzie Głośno w związku z premierą koncepcyjnego albumu Taxi. Cieszę się, że w końcu mogę mówić o albumach koncepcyjnych. Przypominają się te najlepsze czasy muzyczne. Od razu przypominał się album Pink Floyd Dark Side of the Moon. Doskonale pamiętam, bo to jeden z nielicznych albumów, który kupiłem po okładce. No ba, tak.
I pamiętam doskonale miejsce, gdzie słuchałem po raz pierwszy tej płyty. Pamiętam magnetofon, stolik, pokój. To są właśnie takie miejsca, gdy tak bardzo album wywiera, robi coś takiego we mnie, że chcę do niego wracać. I myślę, że dziś spokojnie możemy mówić o kolejnej historii muzycznej, bo album Taxi na pewno będzie albumem grany przez kolejne lata. Takich płyt się raczej dziś nie tworzy, więc myślę, że mam nadzieję, że dziennikarze również będą patrzeć pod tym kątem na tę płytę, że to jest jednak album koncepcyjny, a nie stworzony tylko dla singli. No bo mamy kulturę singli, która tak bardzo rządzi 2023 rokiem. Jak wyglądało spotkanie z ludźmi, którzy wykonują zawód taksówkarza, gdy zaczęliście z nimi rozmawiać, gdy ty zacząłeś z nimi rozmawiać? Czy ty im od razu mówiłeś o tym, że chcesz nagrać taką płytę, że chcesz opowiedzieć historię, żeby poznać ich bliżej? I od razu zadam pytanie, czy pojawiają się już jakieś komentarze ludzi, którzy pracują jako taksówkarze, a także kobiet, po usłyszeniu tej płyty? Tak, pojawiają się takie komentarze i zdziwiony jestem, że są nam przychylne, że nie jesteśmy potępiani w czambuł za tę płytę. To spotkanie, właśnie zastanawiam się, wiesz co, jak te spotkania wyglądały. Ja na pewno... To były przypadkowe osoby, które Zuza Głowacka, na pewno mamy pewną niezbędną do takich spotkań dozę ciekawości drugiego człowieka i z czymś takim wchodziliśmy. Do właśnie takiej rozmowy. Ale wiesz, no ja nie jestem Małgorzatą Szejnert. To naprawdę nie jest tak, że czy tam Hanną Kral, że byłem w stanie wyciągnąć z tych rozmów jakiś taki maksimum obrazu tego człowieka i nakreślić jego portret. I też nie było to moją intencją. Ja miałem bardzo cyniczny właściwie cyniczny powód do tych rozmów. Chciałem mianowicie wyciągnąć od tych taksówkarzy coś, czym sam mogę się posłużyć w opowieści o sobie. I chociaż właściwie no, nie mogę powiedzieć, żebym tylko tego szukał w tych rozmowach. Kluczem do tych rozmów jest to, co jest kluczem do jakiejkolwiek rozmowy, czyli ciekawość drugiego człowieka. I ciekawość tego, co się kryje za tą nie najprzychylniejszą najczęściej powierzchownością taksówkarza, a kryją się tam, czego dowody liczne na tej płycie, bardzo ciekawe rzeczy, wspaniałe zjawiska, cudowne opisy przyrody, no w ogóle jakby sztos się tam kryje. A są takie historie, które zachowałeś dla siebie i bałbyś się o nich opowiedzieć? Ja mam znajomego taksówkarza. Miałem taką jedną, z którą sobie nie poradziłem literacko. Okay. To była historia opowiadana przez taksówkarza, który odwoził na lotnisko człowieka, który przyjechał do Polski się pożegnać z ojczyzną, bo był śmiertelnie chory i poważnie to traktował, w tym sensie, że oddał wszystkie pieniądze temu taksówkarzowi polskie, bo już nie był mu potrzebny do niczego. Ja nie poradziłem sobie z tym, żeby to jakoś udźwignąć, ale też chyba nie miałem ochoty jakby tego tak opisywać. Może jakieś przebłyski tego się pojawiają, żeby nie skłamać. I to już mi zupełnie wystarczyło, żeby taki jakiś właśnie kolor z tej opowieści się tam gdzieś, wiesz, gdzieś tam przebłysnął w tym, żeby nie skłamać. Ale nie no, są takie historie, które pojawiły się na tyle późno, że już nie wjechały na płytę. Bo wizyta w taksówce może być też autoterapią. Ja myślę sobie, że tak jak z piosenką, artyści często opowiadają jakieś historie w utworach, których nie chcą opowiedzieć od tak. I dla nich wyrazem swojej historii jakiejś życiowej jest właśnie piosenka, że tam mogą być totalnie szczerzy, wyłożyć historię po prostu drugiej osobie, a w rozmowie, tak jak my tutaj siedzimy, na przykład by tego mi nie powiedzieli. I przypomina mi się od razu też historia z Bydgoszczu, o której mieszkałem tam przez kilka lat, więc bardzo lubię to miasto i miałem sąsiada, który był taksówkarzem. Ja też pozdrawiam wszystkich Bydgoszczan. I odbierał poród jako taksówkarz, rozumiesz? Słucham? W taksówce odbierał poród. I go odebrał? Odebrał. No, okay. I w momencie, gdy... przy odbieraniu. I w momencie, gdy dowiedziałem się o tym albumie, gdy serwowaliście single, to zawsze miałem z tyłu głowy tę historię, którą mi opowiedział właśnie mój sąsiad. I wy tych historii na pewno się nasłuchaliście bardzo dużo. Najwięcej pewnie Adam, który wam opowiadał. Opowiadał wam jakieś historie?
żeby was też nakręcić do pisania muzyki? No bo to musi być niezwykle inspirujące. Chociażby historia pana odwożonego na lotnisko, mi od razu układają się jakieś dźwięki w głowie. My też mieliśmy parę spotkań z tymi osobami taksówkarskimi, więc to jest tak, że też nie jesteśmy tak bardzo odrębnie od właśnie tej warstwy. No z pewnością. Lirycznej. I teraz właśnie tak myślałem. Wymyśliłem, że to jest właściwie to, co robi Adam, że Adam to jest Ota Paweł polskiego rapu w ogóle, nie? Że to, i w ogóle dopiero teraz mnie to olśniło w ogóle, nie? Że okay. Tak naprawdę Ota Paweł, jak robił na przykład, jest taki wydany wydawnictwo Dowody na istnienie, książka Bajka o Raśce. I to jest zbiór takich małych esejów na temat osób parających się sportem i tak dalej. I to było takie ubaśniawianie, nie? I właśnie teraz dopiero mnie to olśniło, że tak, Adam zrobił dokładnie to samo w tej warstwie lirycznej, że faktycznie te, ci taksówkarze są taką soczewką społeczeństwa, przez którą w taki dosyć romantyczny sposób możemy postrzegać świat, przez pryzmat której. I wydaje mi się, że też te wszystkie historie, które usłyszeliśmy, oczywiście one mają swoje reminiscencje w muzyce, dlatego że no mimo wszystko jakby wydaje mi się, że to jest muzyka nocna i że oczywiście nie staraliśmy się robić tego muzyki programowej, ale że jednak jak się wsiada z samymi bitami do samochodu nocą, to to siedzi po prostu z tym. Na co otworzyliście te piosenki? No, myślę, że tak. Żeby poczuć klimat? Dokładnie tak, tak. Wiesz, w Szczecinie jak coś robiliśmy, no to tak, to tam jechaliśmy dobrze, bo byliśmy w świetnym studiu. Natomiast w Poznaniu były limity czasowe do 21. A to dopiero od pewnego momentu. Jak jeszcze na tym dojeździe pracowaliśmy, to tam po prostu całą noc jechaliśmy. I tu się pojawia konkurencja między Szczecinem a Poznaniem. Tak. W Szczecinie po prostu są lepsze godziny prac, jeśli chodzi o studia. When it comes to studia nagraniowe. Tak. Kocyk teraz w czwórce. Dostałem w ramach promocji singla Kocyk, wielkie pudło, wasza wytwórnia przysłała mi do radia, patrzę, jest Kocyk, nie zawahałem się w domu użyć. Oczywiście. Fajnie. Sprawdził się? No, musiałem najpierw wyprać. Tak? Naprawdę? Tak zawsze mam. Jak kupuję nowe ubrania, to też najpierw wypiorę, dopiero odnoszę. A, okej, no to tak, to już sobie... Wszystko jest. Siła wyższa. Taka przypadłość. No taka przypadłość. Każdy ma swojego bzika. Kocyk i za moment wracamy do rozmowy. Łona Konieczny Krupa w Radiowej Czwórce, w Będzie Głośno, nic się nie zmieniło. Słuchamy ich albumu zatytułowanego Taxi. Dziś premiera, 13 w piątek, 13 października. Myślicie, że taka historia zapisana na tym albumie może mieć swoją kontynuację? Czyli po prostu pytasz, czy jesteśmy Likiem Bessonem i czy zrobimy Taxi 2, Taxi 3, Unzowajta. Tak. Zrobimy, panowie? Mogłymy sekwestwo? Szybciej. Potrzymaj mikrofon, już robimy. Szybcy i wściekli? Tak. Kontynuacja? Wydaje mi się, że to nie byłaby kontynuacja takiego sensu largo, ale że mi się na przykład marzy jednak, nie? Że jest jeszcze potencjał, nawet może nie w taksówkarzach, ale w samej istocie w ogóle takiej jakby... takiego grup społecznych w ogóle. Tak, może, dokładnie. Tak. I takiego sposobu też narracji, nie? Bo to jest coś dla mnie totalnie, w sensie może z jakaś taka osobista refleksja, że to jest dla mnie coś nowatorskiego, że jednak w tą warstwę liryczną, która jest zakorzeniona w muzyce hip-hopowej, wplatamy rzeczy, które są based on true story, ale nie takim, w taki sposób, że oczywiście, no każdy jakby raper pisze based on true story, ale tutaj mamy jakby elementy tego reportażu, nie? No bo ja myślę sobie, że to są takie historie, że gdy tworzyliście tę płytę, powstawały piosenki, to pewnie była w was taka chęć, żeby tworzyć dalej, żeby pisać kolejne rzeczy, że to jest jednak no, jak ocean taki muzyczny, gdzie no, nie ma dna, nie ma po prostu, to się nie kończy, że jest tak dużo opowieści, które warto przepisać na piosenki. To ale w pewnym momencie... Jacek Antosik, który miksował brawurowo, współmiksował i brawurowo zmasterował tę płytę, słusznie zauważył, że wyście właściwie zrobili soundtrack. Tak. Że to jest jakby soundtrack do nocnej jazdy taksówką. Dokładnie. Pozdrawiamy mordeczkę Antosika. Pozdrawiam bardzo gorąco. Nie wiem, czy tu się pozdrawia, ale pozdrawiam Jacku, naprawdę wielka robota. Uważacie? I to jest niezaprzeczalna zaleta tej muzyki, że ona tworzy spójny obraz właśnie taki, który idealnie pasuje do taksówki, mimo swojej różnorodności. A może właśnie dzięki niej? A może paradoksalnie dzięki tej różnorodności?
album koncepcyjny, o czym rozmawialiśmy, ale też myślę sobie o takiej dużej sinusoidzie, która towarzyszy tej płycie. On jest, no, ma swoje ciemne i jasne strony, prawda? Tak, no tutaj jest Roman Michelmi, wiadomo. No właśnie, tutaj jest taka naczelna zasada tworzenia albumu od Romana Wilhelmiego zapożyczona, czyli i odpuścić po prostu, także no, operowaliśmy... Na sinusoida. Tak, operowaliśmy gdzieś tymi kontrastami, lubimy to właśnie, te elementy może zaskoczenia, może właśnie, ja wiem, czy może paradoksalnie właśnie nie zaskoczenia, może to tak po prostu naturalnie wynika jedno z drugiego. Że cykl trzeba, życia, śmierci. Że właśnie po dużym ruchu jest jakiś tam zastój, czy jakiś odpoczynek, także tak. Jaki zapach dołączyliście do płyty? No oczywiście papierosowy. Okay. Zapach tytoniu. Bergamot and Tobacco. Właśnie, bo ma swoją nazwę. Tak, ładnie. Żeby poczuć ten... No i jakbyś dołączył, wiesz, zapach, stanąwszy przed takim wyborem, masz listę 50 zapachów, wszystkie właśnie są takie... No truskawka nie. No też może paradoksalnie właśnie truskawka. Może właśnie truskawka, tak. Pasuje też do niektórych części nocy. Mm-hmm. A i album ukazuje się w ogóle w różnych wersjach. Mamy też winyla, mamy CD-ka, jeszcze pewnie w wielu taksówkach są odtwarzacze CD. Ciekawe, czy jest jakaś taksówka, w której można posłuchać winyla. A właśnie, to jest ciekawe. No. Mieliście taką sytuację? Były takie próby w latach 60. zrobienia. Tak, tak, tak. I co, udane? Tak, tak, tak. Były takie przenośne urządzenia. Ale to pewnie na dziurach to tam fajnie igła przeskakiwała, co? No nie wiem, jak może to było. Może jeździli w jakimś fajnym mieście, wiesz. Nie wiem, czy czasami pewna marka z Japonii nie próbowała tego reaktywować, ale generalnie ciekawe. To istnieje w ogóle, takie urządzenie. Samochód dla DJ-ów. Tak. Kaseciaki wracają też. Tak. Kasety. Do samochodów? Na kasecie nie, no pojawi się. Nie, oczywiście, jasne, jako gadżet, jako, wiesz, mm-hmm. jeszcze jedno miejsce. No umówmy się, wiesz, Damian, w ogóle ten świat, w którym żyjemy, to jest co, 80 cyfry, no do 20 rzeczy na nośnikach fizycznych i spośród tych nośników pewnie winyl już tylko zostanie niedługo. Siliki stają się, wydaje mi się, czymś, co zaraz wymrze, nie? Tak. I wyginie, więc no tak. Ja jestem bardzo zadowolony z tego Rising Up winyla. To jest piękna w ogóle sytuacja, że jeśli pomyślimy sobie o tym, że to jest faktycznie fizykalnie zaklęta muzyka po prostu w tych rowkach, nie jest to jakby konwersja, wiecie, cyfrowa, że tam są bite informacje, tylko faktycznie jest nośnik, który przetrwa, no, tak jak książka, nie? Może przetrwać naprawdę stulecia. Myślę, że masz rację, w pewni się z tym zgadzam. Na koniec naszego spotkania, czy ta płyta jest laurką dla taksówkarzy? No, mam nadzieję, że nie. Bynajmniej. Mam nadzieję, że jest, wiesz, że sięgaliśmy do prawdziwych osób i do prawdziwych zdarzeń, żeby je oczywiście kłamliwie poskładać w coś, co nie jest portretem tych taksówkarzy, tylko bardziej zapisem stanu świadomości chorego autora, ale że jest to jak, no, że z tymi taksówkarzami postąpiłem uczciwie o tyle, że ani laurki im nie wystawiliśmy, ani nie jest to specjalnie krytyczne wobec nich, bardziej niż należałoby. Ja gorąco polecam ten album. Jestem już jego fanem, bardzo mi się podoba. Podoba mi się, że jest koncepcyjny i warto wsłuchać się i w muzykę, i w teksty, bo jest sporo tam takich elementów, które mogą podziałać na nas bardzo terapeutycznie, że możemy się zastanowić nad pewnymi historiami i przełożyć to na swoje życie. Warto się wsłuchiwać też po prostu w muzykę, żeby nie wpadała do jednego ucha, a drugim wypadała, tylko wsłuchajcie się w ten album, który jeszcze nie raz w Radiowej Czwórce zagości. Łona Konieczny Krupa w Radiowej Czwórce byli z nami. Wielkie dzięki. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Dzięki.